Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest wyrzucony z Rosji dyplomata, szef Instytutu Polskiego w Moskwie, zanim jeszcze był wyrzucony, a wcześniej korespondent w Moskwie, dziennikarz Piotr Skwieciński. Dzień dobry. Witaj Piotrze. Miło Cię widzieć po latach. Spodziewałeś się odwołania? Tak, bo już po tym jak Polska wyrzuciła 45 dyplomatów rosyjskich, no to było jasne, że nastąpią retorsje, że będą one co najmniej w tej skali. No i od tego momentu ja nie byłem pewien, że zostanę wyrzucony, ale tak uważałem, że 80% za tym przemawia. Zwłaszcza, że Instytut Polski w Moskwie właściwie niemalże przestał działać po wybuchu wojny, prawda? No tak, niestety. Niestety taka była rzeczywistość i w związku z tym to odwołanie mnie, nie mogę powiedzieć, że mnie ucieszyło, ale było jakimś logicznym wyjściem z tej sytuacji, bo rzeczywiście Instytut, który był już gruzami i nie działał, no to rzeczywiście to nie jest to, co może tam jakiekolwiek tam zwierzęta lubią najbardziej. No dobrze, porozmawiajmy może o tym, co Rosjanie lubią najbardziej i dlaczego tylu z nich popiera, tak się przynajmniej wydaje, Władimira Putina. To jest ogromne pytanie, nad którym łamią sobie głowy tutaj ludzie mądrzejsi od nas. Ja mogę powiedzieć jedno, że nastroje tam zmieniały się wraz z upływem czasu. To znaczy bezpośrednio po wybuchu wojny wrażenie podstawowe to było, jeżeli jakieś zmiany w nastrojach, to in minus. To było wręcz przygnębienie. Wtedy też było widać, że ulice Moskwy może nie aż opustoszały, ale że optycznie było widać mniej ludzi po prostu. Ludzie raczej siedzieli w domach. Nie wiem, bali się, nie bali, przeżywali, chcieli to przeżywać w samotności. Jeszcze raz to powtórzę, było widać smutek. To się zresztą było potwierdzone przez może nie aż badania, ile przez no pewna dziennikarka rosyjska przeprowadziła ileś tam rozmów z przedstawicielami no rozmaitego rodzaju władzy, urzędnikami średniego i wyższego szczebla w Moskwie i poza Moskwą. I oni jej powiedzieli, czy właściwie inaczej, jeden z nich, z któregoś z regionów, co ona podkreśla, że z regionu, gdzie w tym roku będą wybory gubernatora, a więc cała jego ekipa jest bardzo nastawiona na słuchanie nastrojów społecznych, powiedział jej podobno w ten sposób. Na początku specoperacji to było niedobrze. Na początku specoperacji był u nas w społeczeństwie taki realny rozkół, czyli podział, rozłam. Tak. I to było mniej więcej 50-50. No dobrze, a co się zmieniło w takim razie? Zmieniło się to według tegoż samego urzędnika, że po pierwsze zaczęła działać propaganda na pełną skalę, której na początku samym nie było. Też ona była zaskoczona i pogubiona. Mhm. To jest oddzielny też on temat. Tak. A więc po pierwsze propaganda zaczęła oddziaływać. Po drugie pojawiło się na skutek nieoczekiwany, znaczy dla Zachodu, efekt sankcji, którym stało się pewnego rodzaju zebranie się, zjednoczenie się znaczy większości wokół władzy. No bo rozumiem, że Zachód nas atakuje, Zachód zabiera nam McDonalda, to się jednoczymy wokół Putina? I jedziemy wszyscy na tym samym wózku, w związku z tym nic nie można zrobić. No i dodatkowo tutaj też posiłkuje się tym tekstem tej dziennikarki. Do tego taki element, że skarżą się jej rozmówcy, czyli urzędnicy albo menedżerowie firm państwowych wyższego szczebla, że przecież tutaj nie można nic zrobić, nie mogę zrobić absolutnie nic, nie ma takiej możliwości, żeby Zachód potraktował mnie indywidualnie. Tak czy owak będziemy my, wszyscy Rosjanie, mamy teraz przerąbane. Tak, wszystko za te same pieniądze, które i tak już zostały zapłacone. Piotr Skwieciński, wyrzucony z Rosji dyplomata, jest naszym gościem, 7:56. Piotrze, no dobrze, mówisz o propagandzie, która tak działa. Przecież Rosjanie mają dostęp do internetu, a jest też rosyjskojęzyczny, rosyjski internet, który jest krytyczny wobec władzy. Nie jest być może on najpopularniejszy. Na pewno nie ma takich zasięgów jak największe stacje telewizyjne, ale jest. To dlaczego Rosjanie tak masowo wierzą tym wszystkim telewizyjnym kaznodziejom Putina? No tutaj można byłoby powiedzieć, że oczywiście ten internet antyrządowy w Rosji istnieje, ale oprócz tego, że w tej chwili jest już bardzo przyduszony,
to największe z tych mediów były zmuszone przenieść się na emigrację, na przykład na Łotwę. Ale oprócz tego to sytuacja jest po prostu taka, że tych treści antyrządowych to trzeba aktywnie szukać. Czyli najpierw chcieć, a później zadać sobie trud. Podczas kiedy ta propaganda leje się zupełnie bez twojego udziału. To znaczy, no oczywiście jak wyłączysz się całkowicie, zamkniesz w domu, nie słuchasz, możesz oczywiście. To raczej do ciebie nie będzie docierać. Ilekroć włączysz telewizję, tak, to tam słyszę, że... No ale właśnie co słyszy? Co słyszy Rosjanin o wojnie na Ukrainie? No on słyszy, po pierwsze, nie jest to wojna, tylko spezoperacja. No to jest ważne, bo Rosjanie są bardzo antywojenni, jakby ich o to spytać, prawda? Oni tak. To jest słowo wymyślone na samym początku. Ja nie wiem, czy w tej chwili Putin by dalej... Gdyby miał możliwość cofnięcia czasu i gdyby podjął tę samą decyzję, to znaczy o rozpoczęciu wojny, ja szczerze mówiąc wątpię, żeby ją podjął drugi raz, ale to jest inny temat, to żeby użył słowa specoperacja. Dlaczego? Dlatego, że słowo specoperacja zostało użyte po to, żeby na tym etapie, na którym propaganda mówiła o wyzwalaniu Ukrainy i Ukraińców. Ona teraz już nie mówi o wyzwalaniu. To właśnie o czym teraz mówi? I to jest rzecz, która jest moim zdaniem najbardziej ponura w tym wszystkim. To znaczy łatwość, z jaką propaganda i narracja rosyjska, ale również myślenie bardzo wielu Rosjan przeskoczyło z wskazówki pod tytułem wyzwalamy Ukraińców na wskazówkę pod tytułem w zasadzie eksterminujemy Ukraińców. To bardzo mocne słowa. Piotrze, jak wyglądały twoje ostatnie miesiące w Moskwie? To znaczy... Polak w Moskwie po rozpoczęciu wojny. Jak ci się tam w tym mieście mieszkało, jak się żyło, jak traktowali cię Rosjanie? Traktowali mnie tak samo jak przedtem, to znaczy niczego tam nie żadnego tam negatywnego wobec mnie zachowania ja nie zauważyłem. Zaczynały się dziać takie rzeczy pod sam koniec, ale to już ze strony osób, o których po prostu widać było gołym okiem, że są niezrównoważone psychicznie, prawda? Mhm. Czyli tam jakaś staruszka zaczęła coś w jakimś supermarkecie tam pokrzykiwać, nawet coś średnio zrozumiałego, ale po prostu wiedząc, że tam właśnie jesteśmy z Polski, coś takiego, to nie było nic groźnego. Natomiast rozmowy z ludźmi, nie z jakimiś bliskimi przyjaciółmi, bo to bliscy przyjaciele są nam znani i wiemy, jakie mają poglądy, ale z jakimiś takimi ludźmi typu, nie wiem, młody barman, jakieś tam, czy jacyś tacy ludzie przypadkiem spotkani, personel medyczny, powiedzmy coś takiego, no to nagle się okazywało, że oni mówią, oj tak jest bardzo źle, współczujemy, tego nie powinno być, ale jak poskrobać głębiej, to pod tym to oznaczało, obie strony popełniły błąd, Piotrze, wina jest po obu stronach. Ostatnie pytanie, czy gdyby teraz ktoś zastąpił Putina, to by się zmieniło, skończyło i byłoby wreszcie fajnie i normalnie w Rosji? Ja osobiście w to wątpię, dlatego że Putin jest, no on nie jest sam, on jest zarówno cytując Rejs, zarówno tworzywem, jak i twórcą. Dlaczego Putin jest dlaczego w takim razie zastąpienie Putina nie zmieniłoby niczego? I czy w ogóle to jest możliwe? O przygodach syna Piotra Schiecińskiego, o tym wszystkim w internecie, rmf24interia.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. No to właśnie, opowiedz, dlaczego samo zastąpienie Putina miałoby niczego nie zmienić? Czy w ogóle jest realne? No, władza rosyjska jest hermetyczna. To jest, nie wiem, czy najbardziej hermetyczna ekipa rządząca w całym świecie. Pewnie Północna Korea jest bardziej hermetyczna, może coś jeszcze by się znalazło. Natomiast w tak zwanym świecie białego człowieka z całą pewnością nie ma systemu tak hermetycznego, hermetycznej władzy jak Rosja. W związku z tym na to pytanie... Hermetyczna władza, to znaczy taka, do której nie można się dobić, do której nie może ktoś z zewnątrz awansować? Tak, i przede wszystkim nie wiadomo, co tam się dzieje. To jest zresztą rosyjska tradycja, to jest to słynne powiedzenie Churchilla, że Rosja to jest tajemnica owinięta w sekret, na tle gnozy czy coś takiego. To już za czasów Churchilla tak było, czyli za czasów rozwiniętego stalinizmu. I to jest tradycja, to jest pewnego rodzaju tradycja rosyjska. Więc no, generalnie my nie wiemy, czy obalenie Putina tutaj byłoby możliwe. Natomiast
Ja myślę, że ono byłoby możliwe, ale w jednym wypadku. To znaczy w takim wypadku, w którym reszta władzy uznałaby, że Putin prowadzi ich, personalnie ich, no i kraj, ale ich personalnie rzeczywiście do przepaści. A jak nie? Na razie tego nie ma. No właśnie, i to jest pytanie. No, po pierwsze, bo mówisz tak, trudno sobie wyobrazić, żeby się tam nagle znalazł u władzy ktoś inny niż on. Ja też mam takie wrażenie, że no właściwie kto miałby tam się znaleźć? No, można zastąpić Putina niejakim Szojgu albo Naryszkinem, ale to nie zmieni w niczym sytuacji, prawda? No to nie zmieni w niczym sytuacji, oczywiście. Nie można powiedzieć też, żeby było gorzej. Nie, w ogóle trudno powiedzieć dokładnie, jakby było. No na pewno byłby to pewnego rodzaju wstrząs, dlatego że Putin wyrobił sobie przez te... No przecież to on rządzi dłużej niż Breżniew już w tej chwili, znacznie dłużej niż Breżniew. On w opinii bardzo wielu Rosjan ma tutaj wielkie sukcesy, nie polegające wyłącznie na rozpoczęciu wojny z Ukrainą. Więc tego rodzaju jakiś zamach stanu byłby na pewno dla Rosjan swego rodzaju wstrząsem. No ale ty powiedziałeś tak, że elita władzy musiałaby uznać, że Putin jej zagraża. A oni nie... No właśnie, bo to jest pytanie. Czego oni właściwie chcą? Czy oni nie widzą, że jeżeli Putin będzie trwał przy tym, to Zachód nie będzie miał specjalnie wyjścia i te sankcje będą trwały, a może nawet zostaną zaostrzone. Rosja będzie jeszcze bardziej izolowana. Rosji świat zewnętrzny w postaci Europy, Ameryki nie jest potrzebny? Świat zewnętrzny Rosji... Znaczy tak, Rosja twierdzi, że jest niepotrzebny, ale zarazem ona twierdzi, że może świat jest potrzebny, że Zachód jej jest niepotrzebny. No właśnie Zachód. Bo tam ja wiem, oni do Chin mogą sobie jeździć, do Afryki, do Ameryki Południowej. No, do Indii, które są bliskie. Na Karaiby mogą sobie jeździć, wypoczywać. Nie, ale to jest ta doktryna eurazjatycka, która tam doznała wielkiego wzmożenia w ciągu ostatnich miesięcy. To znaczy... Że po prostu odwracamy się plecami od zachodu, natomiast twarzą do wschodu, budujemy naszą przyszłość na związkach z Chinami, ale również właśnie z Indiami, ale również z rozmaitymi innymi krajami. Było takie spotkanie formuły BRICS nie tak dawno. BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Afryka Południowa, RPA. Panowie się spotykają jak gdyby nigdy nic i uważają, że wojna wojną, ale my tu mamy globalne interesy do robienia. Tak, i to jest różnica, bardzo podstawowa różnica w porównaniu z czasami zimnej wojny, znaczy z komunizmem. Znaczy wtedy izolowanie Rosji, Związku Radzieckiego i w ogóle rozmaite zachowania Stanów Zjednoczonych wobec nich były łatwiejsze. Dlaczego? Dlatego, między innymi dlatego, że wtedy... Chiny były i tak przeciwko Związkowi Radzieckiemu z innych powodów i od czasu manewru Kissingera i Nixona to było jakby oczywiste. Indie nie miały zupełnie takiego znaczenia jak teraz. I w ogóle w związku z tym organizowanie świata przeciw Związkowi Radzieckiemu było łatwiejsze, a teraz powstały inne centra siły, które nie identyfikują się koniecznie z tak zwanym zbiorowym Zachodem. No dobrze, ale tak czy owak, z perspektywy wielu Rosjan, takich, których my jakoś tam znamy, albo nawet niekoniecznie naszych znajomych, no bo rozumiem, że czy twoi, czy moi znajomi to jest jakaś mniejszość, radykalna mniejszość w społeczeństwie, która i tak szczerze nie znosi Putina. Ale nawet ci, którzy tego Putina jakoś tam popierają, to przecież jeżeli oni się z kimś chcieliby identyfikować, to nie z Indonezją, tylko porównywać się do Francuzów, Anglików, Włochów. Oni tak, oczywiście, ale jak sam powiedziałeś słusznie, to jest wielka mniejszość. Jeżeli chodzi o takiego przeciętnego Rosjanina, to jeżeli on nawet zadaje sobie takie pytanie, to jest tak, on chciałby z Zachodem raczej, intuicyjnie, ale to jest mu przedstawiane w tym momencie w ten sposób, że nie. Zachód go nie chce i w związku z tym, co zrobimy? A widać było te sankcje, te, które wprowadził Zachód? No oprócz tego, że spektakularnego zamknięcia McDonalda. Widać w tym sensie, w sensie inflacji, w sensie wzrostu cen, który momentami jest rzeczywiście dramatyczny. To znaczy o 100% podrożała porcja pielmieni w takim barku w galerii na Tiszynkę blisko polskiej ambasady, gdzie często bywałem. Pielmieni to od razu dodajmy, to są takie
Pierogi. No. Takie pierożki. Pierożki, no. Tak. Również ktoś tam, to już teraz, ktoś tam ze znajomych też opisywał, Rosjanin, że właśnie udał się w celu poszukiwać sobie spodni, bo chciał sobie kupić spodnie i stwierdził, że spodnie, które w tym zakresie, któremu odpowiadają, też 100% zdrożały. 100%. I inne takie są rzeczy, więc tu wzrost cen bije strasznie. Natomiast czegoś takiego jak na przykład braki rynkowe, o czym się w Polsce mówiło, że to jest jakieś... Z czegoś nie będzie. Nie będzie tam tego. Nie, no nic takiego nie nastąpiło. No i rubla udało im się uratować. Oczywiście nie za darmo, to znaczy to oznacza, że trwają ogromne zakupy rubla przez bank centralny i to kosztuje. Piotrze, no dobrze, poczekaj, ale czy w takim razie w ogóle te sankcje na dłuższą metę odniosą jakiś skutek? Czy Rosję można wziąć sankcjami, no nie mówię głodem, no bo to też źle brzmi, jakbym ja chciał wzywał do zagłodzenia Rosji, ale czy w Rosję można uderzyć sankcjami tak, żeby to zabolało, żeby odczuli naprawdę mocno? Mhm. To znaczy, to jest pytanie, jaki cel sankcji sobie wyobrażamy? Bo jeżeli celem sankcji miałoby być to, że sobie założymy, że pod wpływem sankcji powstaną Rosjanie i obalą Putina i stworzą tam demokrację, to byłoby to bardzo naiwne założenie. Czegoś takiego nie będzie. Już choćby dlatego, że nie wiadomo, kto miałby poprowadzić te rewolucje. Ale wiesz, czasami się pojawią takie głosy, to zróbmy im to chociażby odwet. Tak, dokuczmy natomiast, im, natomiast sankcje zarazem mają wielki sens, który bardzo dobrze wyraził amerykański sekretarz obrony, ostatnio w Polsce zresztą. Bardzo mi się podobała ta wypowiedź, mówiąca o tym, że szansą w tej wojnie i celem, i tutaj sankcje odgrywają bardzo dużą rolę, jest osłabienie Rosji, maksymalne jej osłabienie, tak, żeby nie miała siły kontynuować agresji wobec Ukrainy, a już żeby z całą pewnością nie miała siły na to, żeby ją rozszerzać na inne kraje. I to jest moim zdaniem osiągalne. To zostawmy tę wielką politykę, porozmawiamy o mniejszej polityce, a w zasadzie nie o polityce, tylko o mniejszych ludziach. Twój syn chodził do szkoły rosyjskiej, prywatnej, ale rosyjskiej, prawda? Tak jest. No i jak opowiadałeś, jego nie spotkały z tego powodu, że jest Polakiem, żadne nieprzyjemności. Nie, szkoła jest, to jest szkoła, do której przyzwyczajona do tego, że chodzą do niej dzieci cudzoziemskie i też któreś tam pokolenie dzieci polskich dyplomatów, znaczy ogromna większość dzieci polskich dyplomatów chodzi do szkoły amerykańskiej bądź brytyjskiej, ale niektóre chodzą do tejże właśnie prywatnej rosyjskiej. W tej szkole nie działo, zaczęła się wojna, nie działo się nic złego, w ogóle temat był omijany, i było bardzo pod tym względem już żeśmy się uspokoili. Zresztą tam też dzieciaki, które tam chodzą, to nie są dzieciaki z rejonu, tylko dzieci moskiewskiej klasy średniej, nawet w jakimś zakresie wyższej klasy średniej. Dzieciaki inteligenckie, więc to też swoje robiło. I było spokojnie, było dobrze. Aż do momentu, kiedy w podręczniku, a było to na tydzień chyba przed naszym wyjazdem ostatecznym i na 3 dni przed tym, jak ogłoszono listę wyrzucanych, w podręczniku pani doszła do tematu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Jak w Rosji nazywa się II wojnę światową. Tak, no dla uproszczenia tak. I teraz dokładnie co nastąpiło, tego my nie wiemy, bo nas przy tym nie było. To znaczy nie wiemy, czy to, co za chwilę powiem, pani powiedziała z własnej inicjatywy, czy też mój syn jako pierwszy zaczął tam, już w ramach polemiki, którą rozpoczął mój syn, czy jakieś pytania, ale pani powiedziała, bardzo dobra nauczycielka, bardzo miła osoba. No, że to jest tak jak w II wojnie światowej teraz, że na Ukrainie są faszyści, że właśnie dobrze, że ich zwalczamy, no bo to są faszyści. No i mój syn... 8-letni Jeremi. Tak, zaczął gwałtownie z nią polemizować i nie zgadzać się. I tam przez moment dyskutowali, po czym on wziął zeszyt i zaczął w naszym zeszycie pisać Rosja winowata. Czyli Rosja jest winna, tak? Przy czym słowo Rosja pisał z małej litery. Ona wzięła czerwony długopis i zaczęła mu to podkreślać jako błąd. On jej powiedział, że to nie jest błąd, bo on tak specjalnie pisze. Po czym była przerwa i była następna lekcja, którą był WF. No, przed WF-em to się, wiadomo, zmienia ubiór. No więc on tam zdjął swoją tą koszulkę, to flamastrem napisał sobie na plecach tam właśnie Rosja winowata i tak chodził po szkole. No więc taką akcję on przeprowadził. Ale właśnie...
nie spotkało go za to Nie spotkało, jak mówię, gdyby to była publiczna, rejonowa szkoła rosyjska, to myślę, że musielibyśmy go zabrać następnego dnia po prostu. Ale tutaj nie. Tutaj pani była ta, która była jego, że tak powiem, protagonistką w tej dyskusji. To była bardzo tą sytuacją, no bardzo jej się to nie podobało, znaczy nie wycofała się z niczego, co mówiła, ale też nie stawiała sytuacji w ten sposób, że oto, nie wiem, on dopuścił się jakiejś tam prowokacji, zbrodni, coś tak. bardzo złego, tylko że no to była środa, w czwartek nie daliśmy go do szkoły, w piątek daliśmy i nic nie było, ale też tenże piątek została ogłoszona lista wyrzuconych, którą ja rozpoczynałem zresztą. W związku z tym wiedzieliśmy, że już we wtorek bądź środę wyjeżdżamy. W związku z tym ta sytuacja się tak w tym sposób zakurwała, rozeszła. Powiedz, twoja żona opowiada, że w innych rosyjskich szkołach na plastyce dzieci malowały literkę Z. Tak, i nie tylko w szkołach, ale i w przedszkolach. No teraz widziałem taki właśnie filmik jakiejś mamy, która zrywa Z-kę z okien przedszkola, gdzie chodzą jej dzieci. To się nie skończyło tam grzywną 40 tysięcy rubli. Był dramatyczny dość film drobnej historii. Trener dzieci, został jakoś napiętnowany przez lokalną społeczność. Jemu na drzwiach namalowano wielkie Z. Mm. Takim znakiem się tam wrogów narodu oznacza. Tylko dlatego, że zamiast właśnie tam z dziećmi ćwiczyć układy choreograficzne, literka Z i wyzwalanie Ukrainy, kazał normalnie im ćwiczyć i sprzeciwił się jakimś propagandowym zajęciom. Tak, no jest dużo takich. No to, ale zobacz, ale to znowu wracamy do tego, przecież to normalni ludzie robią. Tego nie przychodzi pan z Kremla i mówi, nie, tego pana nauczyciela, tylko tego pana trenera trzeba potępić. Ludzie sami z siebie. Znaczy w Rosji bez wątpienia nastąpiło coś, co ja nazywam uaktywnieniem stalinowskich genów. Czy właściwie memów, bo tutaj chodzi nie o genetykę, tylko geny kulturowe. Mhm. I to się objawia, z jednej strony się objawia pojawieniem się rozmaitych takich zjawisk, które właśnie może my nie znamy, ale znali nasi rodzice czy dziadkowie, i to też nie na pełną skalę, bo w Polsce to było wszystko luzowo, z lat 40-tych, 50-tych, czyli donosicielstwo na przykład. Donosicielstwo. W Rosji jest rozkwit donosicielstwa? Jest teraz rozkwit donosicielstwa i donosicielstwo ma wymiar ideowy, to znaczy, że rzeczywiście tutaj chcemy, widzimy wroga i donosimy kuda nada. A ma też wymiar komercyjny i prywatny, to znaczy, no na przykład też słyszałem o takiej sytuacji właśnie, jakiś zastarzały spór sąsiedzki między jakimś panem i jakimiś paniami. Zadenuncjujemy go jako wroga narodu. Jako Ukraińca. Jako banderowca. Tak. Fiu. A przecież tego. Ale to masz, to uaktywnienie genów ma też inny wymiar, to znaczy uaktywnia się gen strachu wśród tych Rosjan, którzy są po stronie Ukrainy. Moi znajomi wszyscy mówią, że oni się boją, ich znajomi się boją. Z naszej perspektywy, kurczę, nic strasznego im się nie dzieje, ale ten strach jest tam potężny. No, więc właśnie, po pierwsze, oni pamiętają, czy właściwie ich w kościach mają pamięć o czasach, kiedy za jakikolwiek sprzeciw, czy nawet brak entuzjazmu można było pojechać do łagru, jeśli nie gorzej. I to jest taka pamięć społeczna, która się w tym momencie uaktywnia. Po drugie, to w tym momencie też nie należy nie doceniać tej represyjności. Ona jest spora. Piotrze, ostatnie pytanie, przepraszam, bo musimy tę rozmowę kończyć. I to jest pytanie takie, czy Piotr Kwieciński po raz trzeci wyjechał do Rosji? Wyjeżdżałeś jako korespondent, wyjechałeś jako dyrektor Polskiego Instytutu. Chciałbyś tam wrócić jako dyplomata? No to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja powiem w ten sposób, że Rosja pozostaje obiektem moich wielkich zainteresowań i ja czegoś takiego teoretycznie bym nie wykluczał. Niemniej muszę powiedzieć, że to, co się tam stało i to, co się tam stało również z ludźmi, no spowodowało na przykład to, że nie było żadnego zagrożenia, była ta wojna, ale ja na przykład, ja w ogóle bardzo lubiłem chodzić po Moskwie, piesze robić długie wędrówki. Jak wybuchła ta wojna, to wtedy przestałem chodzić. Nie tylko dlatego, że było pogoda temu nie sprzyjała wtedy, tylko po prostu jakoś przestało się chcieć. Rosja zbrzydła dla ciebie. No, można tak powiedzieć.
Piotr Kwieciński, były polski dyplomata w Moskwie, był naszym gościem. Dziękuję ci serdecznie. Dzięki.